Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Paweł Preissner i jak co tydzień staram się w prasówce deweloperskiej przekazać Wam swoje informacje dotyczące artykułów, które warto przeczytać, warto stworzyć, warto zagłębić się w nie, bo na pewno dają dużo wiedzy, dużo edukacji, a myślę, że rozwój w deweloperce jak najbardziej jest potrzebny. Ja to swoją deweloperką i biznesowo zajmuję się od 20 lat, ale pewnie to już wiecie, a ci, którzy nie wiedzą, myślę, że są w stanie się zapoznać i w tą historię również wejść. Dzisiaj kilka tematów przedwakacyjnie, ponieważ w dniu dzisiejszym jest to ostatni odcinek prasówki deweloperskiej, a już od września pojawi się bardzo nowe wydarzenie. Wydarzenie, które wydaje mi się, że będzie niosło za sobą przede wszystkim ogrom edukacji i tematów, które będą miały taki cykl ekspercki. Więc jeżeli chcecie rozwijać się wraz ze mną, jeżeli chcecie zagłębiać tematykę dotyczącą deweloperki, to już we wrześniu startujemy z wielkim wydarzeniem. Nie tylko z Akademią Deweloperską, czyli największym wydarzeniem edukacyjnym, szkoleniowym w branży deweloperskiej, czyli 10-miesięczną edukacją, ponad 140 godzin poświęconej wyłącznie deweloperce, ale też i właśnie będziemy mieć taki panel ekspercki, w którym będziecie mogli śledzić i oglądać wszelkiego rodzaju zmiany czy tematykę, która się pojawia właśnie w tej branży. Ale dzisiaj przy ostatniej prasówce przedwakacyjnie mamy kilka ciekawych artykułów, które chciałbym, żeby Wam streścić, które warto przeczytać, które na pewno wymagają zagłębienia się. Inwestorzy budujący covidowe domy bez szans w sądach. Była taka sytuacja, gdzie mieliśmy do czynienia z ustawą na podstawie artykułu 12, ustawą, która dawała możliwość budowania budynków niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Tak w skrócie można powiedzieć, podstawą tego było budowanie budynków pod ewentualnie potrzeby covidowe, czyli potrzeby kwarantanny. I mamy pierwsze wyroki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał jeden z pierwszych wyroków dotyczących budowy tak zwanych covidowych domów, czyli bez pozwolenia na budowę oraz wbrew miejscowemu planu. Orzeczenie jest bezlitosne dla inwestora. W USA nie ma żadnych wątpliwości i stwierdza, że nie wolno naginać prawa i stawiać prywatnej willi, powołując się na rzekomą walkę z pandemią. To takich ciekawych rzeczy inwestor wymyślił sobie, że ma gdzie mieszkać oczywiście, ale w ramach kwarantanny, którą może będzie przebywał, a może nie, wybuduje sobie taką potężną willę i na podstawie tego po prostu nagiął plan. Myślę, że tych nagięć było bardzo dużo. Jak ktoś cofnie się do wcześniejszych prasówek, to zda sobie sprawę z tego, że na pewno to wygląda troszeczkę inaczej i na pewno te działania niestety były nie do końca legalne i niezbyt wyglądały fajnie. No i co? No i właśnie zabierają się za to sądy. Niestety jeszcze wyrok nie jest prawomocny dotyczący tak jakby rozebrania tego budynku, czy w ogóle wybudowania niezgodnie, a już w ogóle odwołania się inwestora są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, więc warto przeczytać artykuł. Jest on na prawo.pl. Artykuł Renaty Krupy, więc jeżeli chcecie zagłębić się w ten artykuł, to na pewno warto. Jeżeli w ogóle ktoś myślał nad tym, że będzie tak łatwo, jakby się wydawało, no to jak to w naszym kraju było, jest i pewnie będzie. Niestety tak nie jest to takie łatwe i oczywiste. Milion Amerykanom grozi eksmisja za niezapłacone czynsze. Ponad 11 milionów Amerykanów zalega z zapłatą czynszu od czasu wybuchu epidemii. Kiedy w czerwcu wygaśnie moratorium na eksmisję, wielu z nich może stracić miejsce zamieszkania, ostrzegają amerykańskie media. Amerykańskie Centra Kontroli Zapobiegania Chorób mają odwołać 30 czerwca obowiązujące od września minionego roku moratorium na eksmisję zadłużonych lokatorów. Najbardziej zagrożone taką ewentualną są przedstawiciele mniejszości etnicznej, osoby o niskich dochodach
i starsi Amerykanie. Wskaźniki eksmisji będą prawdopodobnie zależeć od stanu. Na Florydzie i w Kalifornii Południowej 1 na 4 wynajmujących zalega z opłatami za mieszkanie. W Maine i Kentucky jest ich zaledwie 6%. Wpływ to między innymi profil gospodarki w danym stanie. Więc dużo się będzie działo. Myślę, że pojawiają się wielkie oczy. Ochrona, która pojawiła się w związku z COVID, z brakiem możliwości eksmisji, tak naprawdę dawała pole do popisu, jeśli chodzi o osoby, które nie płaciły. Nawet te, które się nie zmieniło wiele, tak miały tą ochronę, nie było możliwości tworzenia eksmisji, a tu nagle 11 milionów Amerykanów może dotknąć temat związany z przeniesieniem do innego miejsca bądź trafieniem na bruk. Na bankier.pl możemy ten artykuł sobie rozszerzyć i myślę, że warto przeczytać, jak to wygląda, bo u nas pewnie ta ochrona praw lokatorskich w trakcie COVID-u pewnie też się skończy i pewnie też będzie to miało swój, odbije się konkretnym echem, tak jak i w Stanach. Boom na nieruchomości pod Tatrami, ceny wzrosły nawet o 70%. Czytamy na money.pl artykuł Damiana Słomskiego, w którym co czytamy, że Zakopane przeżywa najazd nie tylko turystów, ale także inwestorów. I autor tutaj w tym artykule pokazuje nam, że tych elementów naprawdę jest bardzo dużo, ale że ceny, głównie ceny nieruchomości, chociażby mieszkaniowej, rosną nawet do wartości 30 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Niektóre działki budowlane wzrosły o prawie 70%, a część osób, które chciały sprzedać, często wycofują się z transakcji, podnosząc cenę bądź rezygnując jeszcze ze sprzedaży, czekając na lepszy czas. Średnio ceny działek pod Tatrami wzrosły o 20-40%. I mamy do czynienia nie tylko z inwestorami polskimi, ale też inwestorami zagranicznymi, co świadczy o fakcie, że turystyka idzie bardzo, bardzo mocno w górę i ludzie po prostu swoje środki starają się przenosić na nieruchomości, z których będą mogli czerpać w przyszłości wyniki finansowe, bądź wypoczywać w nich po ich zrealizowaniu bądź zakupie. Patodeweloperka, okna z widokiem na ścianę. Temat na portalu money.pl. Artykuł Michał Krawiel. Ja powiem szczerze, że temat patodeweloperki jest pełen takich przemyśleń, ponieważ wiele osób nie w żaden sposób nie analizuje, co jest tą patodeweloperką, a co tą patodeweloperką nie jest. Jeżeli mówimy o zbywaniu pokoi w akademikach czy w budynkach zamieszkania zbiorowego, to wydaje mi się, że nie możemy jej porównywać do zabudowy mieszkaniowej. A bardzo często autorzy takich artykułów niestety mylą się i niestety bardzo podchodzą do tego w sposób taki prostolinijny. Jeżeli już mamy nieruchomość, którą sprzedajemy, jeżeli ona jest mała i ma 18, 19, 12 metrów kwadratowych, to już to jest już patodeweloperka. No i niestety z tym tak do końca się nie zgadzam, ale faktycznie na money.pl dzisiaj możemy przeczytać artykuł, który mówi nam o domu, czy tam budynku właśnie zamieszkania zbiorowego, który widok ma na ścianę. No i tutaj, jeżeli faktycznie zobaczymy, jak wygląda tutaj ten budynek, a jest to dom studencki Zeus Apartments, no to możemy się troszeczkę zdziwić, jeśli chodzi o przeginanie w zakresie rozwiązań technicznych i warunków technicznych, którymi też ten budynek powinien się charakteryzować, a które często, gęsto niestety są nawijane i to niezbyt ciekawie, a przede wszystkim przeciągane, jeśli chodzi o te ograniczenia. Budowa, dojazd do osiedla to sprawa gminy, a nie dewelopera. Wyrok Sądu Najwyższego. Na Rzeczpospolita.pl artykuł Marka Domagalskiego przedstawia nam sytuację, w której jeden z deweloperów został wręcz, można powiedzieć, trochę zmuszony do refinansowania bądź dofinansowania inwestycji
można by powiedzieć, publicznej, której celem było wybudowanie drogi dojazdowej, która ta droga później zostaje przekazana, albo nawet w 100% nakłady na tą drogę są przekazywane na rzecz gminy, miasta, w postaci chociażby drogi, nawierzchni i infrastruktury, która towarzyszy, by mieć dojazd do drogi publicznej. I co ciekawe, ten wyrok troszeczkę zamieszał, ponieważ właśnie ta spółka deweloperska wystąpiła o zwrot zapłaconych wydatków na kwotę 720 tysięcy netto. No i niestety Sąd Okręgowy i Apelacyjny w Krakowie oddalił jej żądania. Oczywiście nie zgodził się na spłatę czy tam na zwrócenie przez miasto nakładów poniesionych na drogę, ponieważ chociażby jednym z elementów i obowiązków gminy jest doprowadzenie drogi, aczkolwiek, no jak się okazało, już Sąd Najwyższy wskazał generalnie, że budowa bądź przebudowa drogi publicznej stanowi zadanie publiczne, nie może być przerzucona na podmioty prywatne. Natomiast artykuł 16 ustawy o drogach publicznych przewiduje możliwość nałożenia na inwestora inwestycji niedrogowych obowiązku budowy bądź przebudowy drogi publicznej, która jest konieczna w zakresie realizowanej inwestycji. I w konsekwencji ustawa umożliwia uzależnienie realizacji inwestycji niedrogowej do wykonania przebudowy drogi. Obowiązek nałożony na inwestora na mocy umowy zawartej na podstawie artykułu 16 musi jednak pozostawić odpowiedzi proporcji do przyczyny oraz celu realizacji przebudowy. No i właśnie tutaj mamy sytuację, w której w konsekwencji, gdzie Sąd Najwyższy postawił przekazać sprawę sądowi apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia, ponieważ nie w 100% zgodził się z brakiem w ogóle zwrotu jakichkolwiek środków, ale ustalenia proporcji nakładów i ewentualnie rozliczeń, które się muszą pojawić. Więc mamy niby dobrą sytuację w postaci tego, że jest światełko w tunelu, że to miasta czy gminy będą współfinansować takie realizacje takich przedsięwzięć, a jednocześnie wiemy, jak wygląda rzeczywistość, gdzie to my realizujemy dojazdy, czy realizujemy zjazdy, przebudowy, rozbudowy komunikacji, bo chcemy po prostu budować. No, jak będziemy tak się szarpać o dojazdy, to zaraz się może okazać, że nie będziemy mieć terenu, gdzie możemy budować, a jak już my nie będziemy mieć terenu, to nie będziemy mieć dróg, a jak nie będziemy mieć dróg, to nie będzie środków na te drogi, więc jak tak nie będziemy chcieli realizować tych przedsięwzięć, to wydaje mi się, że możemy zaraz stanąć, że tak powiem, przed problemem, gdzie budować, bo takich działek z drogami, dojazdami, mediami naprawdę aż tak dużo nie ma. Ceny domów idą w górę, to nie w stolicy zapłacimy najwięcej, choć są wyjątki. No i co czytamy na również na money.pl, artykuł, w którym możemy przeczytać, że tempo wzrostu cen na rynku nieruchomości nie hamuje. Za dom jednorodzinny w Warszawie zapłacimy już grubo ponad 1 000 000 zł. Rekord należy jednak szukać na północy kraju. W 2020 roku odnotowano rekord nie cen, a liczby zezwoleń wydanych na poczet budowy domu jednorodzinnego dwulokalowego. 105 tysięcy, o 6% więcej niż rok wcześniej. Powód pandemii i wysokie ceny na rynku mieszkań spowodowały, że Polacy coraz częściej szukają rozwiązań gdzie indziej. Zakup domu okazuje się być ciekawą, choć nadal kosztowną alternatywą. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie są stawki, gdzieś sprzedało się najwięcej, albo przeanalizować sobie ceny, które się pojawiają, to zapraszam na money.pl, temat dotyczący właśnie cen i tego, co się dzieje. Dom za 100 tysięcy złotych, zapowiada prezes PiS. My mówimy, sprawdzamy. Na Business Insider artykuł Pawła Bednarza, moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo, bardzo ciekawy. W ogóle polecam ten artykuł, bo wydaje mi się, że trochę absurdalnie ma się w stosunku do tego, co jest obiecywane. Ja bardzo nie politykuję na tym kanale, ale ani bardzo nie wprowadzam tutaj różnego rodzaju polityki do tego miejsca. Jedynie co mogę powiedzieć, to, że właśnie autor sprawdził, jak to może być. No i co? PiS zapowiada zwolnienie z konieczności uzyskania pozwoleń na budowę do 70 metrów, więc fajnie, może będzie tak, że
że będziemy mieć domena zgłoszeniem. No ale jak się tak przepatrzycie sobie tą procedurę, jak sobie porównacie to wszystko, jak wygląda, to może się okazać, że różni się prawie tylko w nazwie, bo jeśli chodzi o ilość dokumentów, jest to bardzo zbliżona ilość dokumentów, a jeszcze do tego są problemy związane z ewentualnie zmianą pozwolenia na budowę, bo tam nie ma co zmieniać, bo nie ma pozwolenia, więc tych elementów naprawdę jest dosyć dużo. Dodatkowo nasi rządzący wymyślili, że przeliczyli, że koszt takiego domu powinien wynieść do 100 tysięcy. No, to jest już mistrzostwo, patrząc na ceny, które idą, jak idą w górę, jak to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że do 100 tysięcy jest to po prostu technicznie niemożliwe, nierealne i nie do poskładania. Oczywiście widziałem dom za 7 tysięcy czy za 8 tysięcy, ale całym, że tak powiem, elementem składowym tych 7 czy 10 tysięcy był tak naprawdę fakt, że większość tych rzeczy dostali po prostu od ludzi, więc nie zdziwię się, jak Urząd Skarbowy zapuka i powie, że była to forma darowizny poszczególnych rzeczy i nagle mają rzecz wartą z nie wiadomo jakich źródeł, więc oby tak nie było. Oczywiście faktem jest, że w 2021 roku koszty materiałów budowlanych poszły w górę o średnio o 30%. Stal poszło 100%, styren poszedł o 50%. Ceny materiałów, usług, pracy niestety się bardzo mocno wzrosła. Czy są powody ku temu? No, wydaje mi się, że nie do końca. No ale niestety ta cena jest zauważalna. Takich elementów jak najbardziej jest coraz więcej, więc jeżeli chcecie zapoznać się z domami ze 100 tysięcy złotych, no to w takiej strefie marzeń myślę, że można gdzieś funkcjonować. Niestety chyba jest to troszkę za mało, ale artykuł bardzo fajny, polecam, więc warto przeczytać. Temat, który bardzo często się pojawia, to temat części wspólnych w nieruchomościach wielorodzinnych. Co w ogóle jest częścią wspólną, co nie jest częścią wspólną, na co warto zwrócić uwagę. Czy dach jest wspólny, czy jest tylko tego, który ma mieszkanie na samej górze? Czy każdy musi ponosić koszty, na przykład jego utrzymania? Więc artykuł, który znalazłem i który przeczytałem, mieszkanie.pl w części prawo, w którym opisywany jest temat basenu, który na jednym osiedlu powstał basen. Myśmy na przykład na swoim osiedlu postawili taki zespół fontan, którego celem było właśnie uprzyjemnianie ludziom wypoczynków po pracy. I powiem, że spotkaliśmy się z tym tematem z bardzo dużymi problemami, ponieważ utrzymanie tych elementów no niestety jest przerzucone na całą wspólnotę w zakresie serwisowania, utrzymania, w zakresie odbiorów wody i tak dalej. Więc jest to pewnego rodzaju problem, ale coraz więcej pojawia się takich osiedli, przestrzeni, w których właśnie te części wspólne są mocno liczone i one ograniczają chęć zakupową. Wbrew temu, że mamy do czynienia z basenem, może się okazać, że do ludzi w miastach nie przemawia taki rodzaj atrakcji, a chodzi im głównie o niski czynsz, bo właśnie takie mieszkanie traktują jak sypialnie w czasie pracy, a już nieruchomości turystyczne, wypoczynkowe od takich nieruchomości wręcz wymagają takich atrakcji, więc trochę dzieli nam się rynek pod kątem mieszkaniowym i wypoczynkowym, coraz więcej osób korzysta z nieruchomości turystycznych, kupują sobie drugie nieruchomości, no i nagle pojawiają się właśnie tam takie atrakcje, chociażby basen. Ale co jest częścią wspólną w budynkach wielorodzinnych? Nieruchomością wspólną będą zatem m.in. fundamenty, klatki schodowe, windy, ciągi instalacyjne, korytarze przeznaczone do wspólnego korzystania, ściany nośne budynku, elewacja, dach oraz stropy, pomieszczenia ochrony, wózkownie, pomieszczenia techniczne, separatory czy przepompownie, bo jeżeli mamy do czynienia właśnie na przykład z przepompownią deszczówki, to takie rzeczy są również wspólne. W budynkach mieszkań wielorodzinnych wybudowanych w wyższym standardzie nad nieruchomością wspólną mogą składać się także baseny, sauny czy siłownie, pod warunkiem, że odpowiednie zapisy zostały wprowadzone do umów końcowych zawieranych przez dewelopera z nabywcami. Więc ważne jest, co wpisujemy, ważne jest,
na rzecz kogo te nieruchomości czy tam te części wspólne są przypisane, no i kto ma czerpać z nich zarówno korzyści, jak i ponosić koszty. Największy polski deweloper biurowy z rekordowym zyskiem. Business Insider podaje nam informację o tym, że firma Cavatina Holding spółka z o.o., największego polskiego dewelopera biurowego, osiągnęła 246 milionów złotych. To zysk operacyjny za 2020 rok. Ich wzrost był, słuchajcie, o 17% roku do rok. No i ten deweloper wybiera się na giełdę. Myślę, że z całkiem niezłym kapitałem w postaci tych właśnie nieruchomości, głównie biurowych. I tutaj jestem pełen zastanowienia. 20 rok, chyba najgorszy rok biurowy w Polsce, jaki tylko mógł być. Wielkie problemy z komercjalizacją, wielkie problemy ze strefami coworkingowymi, więc dużo się działo, dużo tych analiz było i powiem, że taki byłem pewien przemyśleń, jeśli chodzi o sens budowania stref biurowych, a tu nagle te strefy biurowe jak najbardziej się obroniły. Co ciekawe, przychody z najmu i aranżacji w 2020 roku osiągnęły 59 milionów, a w 2019 35 milionów. I mamy tu ogromny wzrost, więc chyba ten potencjał rynku nadal jest bardzo mocny, albo umowy są tak skonstruowane, że warto w ten rynek wchodzić. Pewnie jest kwestia miasta, potrzeby, no i pewnie kwestia rentowności oraz ceny. Za dzisiejszy dzień bardzo serdecznie Wam dziękuję. Cieszę się, że zrobiliśmy ponad 40 tych prasówek. Cieszę się, że mogliśmy się dzielić swoimi informacjami, swoją wiedzą i mam nadzieję, że od września, kiedy wystartujemy z nowym projektem, który będzie bardziej ekspercki, nie analizował to, co się dzieje, a bardziej ekspercki, pojawicie się i będziecie śledzić moje poczynania w zakresie moich spostrzeżeń na temat tego, co się dzieje. Ja wiem, że z reguły wakacje przynoszą ogromną możliwość zmian, zarówno proceduralnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ale też tego, co się dzieje ogólnie u nas w świecie deweloperki, czyli ustawy deweloperskiej, obowiązków dodatkowych, zmian w warunkach technicznych, więc wiele się wydarzy. I na ten cykl eksperckich spotkań bardzo serdecznie Was zapraszam, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to albo subskrybujcie kanał na YouTubie, albo sprawdźcie mojego Instagrama i Facebooka, a informacja o tym wydarzeniu na pewno się właśnie tam pojawi. Za dzisiejszy dzień Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Do zobaczenia na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie i do zobaczenia pewnie na Akademii Deweloperskiej, która będzie chyba największym wydarzeniem szkoleniowym i edukacyjnym w Polsce. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!